katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki prezentuje Katechizm Maryjny. Część druga. Okres od zwiastowania do wniebowzięcia. Co miało miejsce w 40 dni po narodzeniu Jezusa? 40 dni po narodzeniu Jezusa odbyło się, zgodnie z przepisami prawa, Jego ofiarowanie w świątyni jako pierworodnego Syna i ceremonia prawnego oczyszczenia Matki Najświętszej. Maryja poddała się temu obrzędowi, mimo iż nie była do tego zobowiązana, gdyż macierzyństwo jej nie było macierzyństwem zwyczajnym.